W imieniu zarządu i własnym witam wszystkich serdecznie przybyłych. Szanowni Państwo, spotkania takie stały się już tradycją i mam nadzieję, że wszyscy na to dzisiejsze też czekaliśmy z wielkim zainteresowaniem, tym bardziej, że aktualnie nasza drużyna, tak jak powiedziałem wcześniej, przystępuje do rozgrywek jako Beniaminek trzeciej ligi. Serdecznie witam naszych gości w osobie pana burmistrza miasta, burmistrza Sandomierza, pana Marka Brąkowskiego. Witamy serdecznie. Witam przedstawicieli samorządu. Niezwykle ciepło i gorąco witam sponsorów, darczyńców, którzy hojnie wspierają działalność klubu. Witam także przedstawicieli mediów. Witam działaczy, trenerów, zawodników, rodziców naszych młodych adeptów oraz wszystkich wiernych kibiców naszej Wisły, które są z nami na dobre i na złe. Witamy serdecznie, no witam oczywiście i nie może to ujść mojej uwadze, maskotkę klubową rycerza Sudomira. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ostatnie 3 godziny, bo o godzinie 16 rozpoczynaliśmy nasz piknik, upłynęły nam w miłej wiślackiej atmosferze i szczęśliwie dotarliśmy do punktu kulminacyjnego, tak jak powiedziałem, do prezentacji klubu drużyn seniorskich, drużyn młodzieżowych. Na wstępie poproszę prezesa klubu o zabranie głosu. Witam serdecznie na kolejnej już prezentacji drużyny SKS Wisła. Witam serdecznie pana burmistrza Marka Brąkowskiego i chciałbym poprosić o kilka słów może takiego wstępu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich tu obecnych. Pogratuluję na początku Januszowi tej piłki, bo faktycznie walka była dosyć ostra. Udało się Januszowi przelicytować i jest tej piłki właścicielem. Szczęśliwym właścicielem. Szanowni Państwo, pozwólcie, że pogratuluję organizatorom. To już kolejne spotkanie, które ma miejsce właśnie tu, w tej części Sandomierza. Połączenie spraw związanych z rekreacją, z wypoczynkiem, ale i również konkretny początek konkretnej ligi. Po raz pierwszy wchodzimy do trzeciej ligi w takim właśnie nastroju. Po raz pierwszy taki zakres, taki obszar objęty terenowo. Trzecia liga, bo i Rzeszów, i Kraków, i Lublin, i jeszcze jedno miasto, tak. Także promocja w tych części kraju wspaniała. Promocja Sandomierza. I myślę, że patrząc nawet pod tym kątem, jest to wielka rzecz, wielka sprawa. Zawodnicy tu mieliśmy przed momentem próbkę umiejętności, pełni chęci do gry. Myślę, że ten sezon, wydawałby się trudny sezon, początek jego Beniaminek, będzie dla nas, dla zespołu Wisły Sandomierz szczęśliwy, korzystny w wynikach. Gratuluję jeszcze raz tego dzisiejszego spotkania. No i co? Życzę sukcesu, panie prezesie. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie burmistrzowi. Drodzy sympatycy i kibice naszego klubu, mi jako prezesowi klubu SKS Wisła Sandomierz jest niezmiernie miło, że tym razem prezentuję drużynę, która wywalczyła awans do trzeciej ligi i przyczyniła się do sukcesu nie tylko naszego klubu, ale i również sukcesu promocyjnego naszego miasta. Przed nami ciężkie wyzwanie, walka o utrzymanie w trzeciej lidze. Organizacyjnie i piłkarsko wchodzimy na wyższy poziom. Wierzę jednak, że przy zaangażowaniu zarządu, wsparciu kibiców oraz sympatyków zwycięsko zwyjdziemy z kolejnego wyzwania. Cieszę się, że kolejny raz mamy okazję spotkać się w tym gronie.
Wierzę, że przy następnych akcjach, inicjatywach będziemy równie licznie stawiać się ze swoimi znajomymi, rodzinami, a przez cały sezon będziemy okazywać zawodnikom wsparcie, będąc 12 zawodnikiem naszej drużyny. Dziękuję wszystkim sponsorom za okazane wsparcie przez całą rundę, jak i przy organizacji tego pikniku rodzinnego i wszystkim zgromadzonym za stworzenie tego wspaniałego klimatu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie prezesie za te ciepłe słowa. Drodzy państwo, i przechodzimy do długo oczekiwanej chwili, mianowicie prezentację zespołów Wisły Sandomierz, sekcja piłki nożnej. I rozpoczynamy od prezentacji grup młodzieżowych. Poprosimy trenera, pana Jarosza, o przedstawienie swoich wychowanków. Prosimy, panie Wojtku. Szanowni państwo, Wojciech Jarosz, trener, ale i prezes klubu młodzieżowego MUK z Wisła Junior Sandomierz. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie. Klub MUK z Wisła Junior Sandomierz jest klubem działającym od 20 lat. W tym roku obchodzimy 20-lecie. Początkowo klub nazywał się UKS Trójka Sandomierz. Od kilku lat po połączeniu z grupami młodzieżowymi SKS Wisła funkcjonujemy jako MUK z Wisła Junior Sandomierz. Przed państwem najstarsza grupa naszego klubu, grupa juniora młodszego, rocznik 2001, 2 i 3. W sumie mamy 8 grup w tej chwili. Ta grupa, jak mówiłem, jest najstarsza i kolejno aż do najmłodszej grupy, gdzie trenują chłopcy z przedszkola, roczniki 2010 i młodsi. To jest nasza najmłodsza grupa. No w tej chwili zebraliśmy tylko tą grupę, bo ta grupa od tygodnia już trenuje, przygotowując się do zbliżającego się sezonu. W najbliższy poniedziałek następne grupy zaczynają treningi, no ale w związku z różnymi planami wakacyjnymi nie byliśmy w stanie skompletować pozostałych grup, żeby państwu je zaprezentować tutaj. Ja pozwolę sobie szybko przeczytać skład tej grupy i są to panowie Igor Wódz, Kacper Lesiak, Kacper Długosz, Krystian Furman, Grzegorz Siwak, Jakub Lipiec, Jakub Sus, Jakub Bielecki, Arek Rewera, Jakub Kitliński, Adam Zimnicki, Miłosz Tenderenda, Jakub Sośniak, Jakub Milarski, Norbert Nowak, Jakub Maksim, Mateusz Pytka, Kacper Głaz i Kacper Pietrasz. Dziękujemy za prezentację. Grupa młodzieżowa. Wojciech Jarosz. Dziękujemy młodym zawodnikom za przybycie, za udział w naszej prezentacji. Jak powiedział prezes, pan Wojciech Jarosz, w klubie funkcjonuje 8 drużyn, co daje liczbę około 150-160 zawodników. Także spora grupa naszej sandomierskiej dzieciarni, młodzieży zaangażowana jest w działalność klubu. Prezesie, bardzo dziękujemy za udział, za przybycie. Życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia oczywiście na Zielonej Murawie, tak? Prosimy o brawa. Szanowni państwo, przed nami zaprezentuje się za chwilę drużyna rezerw sandomierskiej Wisły. Bardzo proszę kolego Zbyszku o przedstawienie po kolei zawodników. Państwo wiecie już o tym, że ten zespół został powołany przez zarząd naszego klubu dopiero w tym sezonie. No tworzy się dopiero ten zespół, mamy trenera nowego. Przedstawię państwu zawodników, którzy w tej chwili są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o grę w tym zespole drugim. No i tak, kochani, trenerem tego zespołu jest pan Wojtek Pierzchała. To nazwisko jest znane chyba nam w Sandomierzu. Ja nie muszę tutaj specjalnie go przedstawiać. Wojtuś, przystojny gość, jest właśnie nowym trenerem naszego drugiego zespołu. I kochani, będę przedstawiał po kolei z numerami i będę mówił, gdzie dany zawodnik będzie grał. Bramkarzem zespołu drugiego Wisły jest Nowiński Jarosław, numer 18. Witamy. Kochani, z numerem 19, Buganik Kamil, pomocnik, napastnik, numer 19.
Z numerem 16, też znane nazwisko w piłce w Sandomierzu, Rosowicz Rafał, obrońca. Z numerem 7, Hamryszczak Kamil, Hamryszczak, dobrze przeczytałem, Kamil, pomocnik. Numer 7. I proszę Państwa, z numerem 15, Baszak Robert, pomocnik, napastnik, Robert Baszak. I z numerem 8, Macioszek Marek, obrońca. Jedenastka, Mazur Michał, pomocnik. Mazur Michał. I z numerem 3, Snopek Bartosz, będzie grał jako obrońca. Z numerem 13, Przewłocki Hubert, obrońca. Pomocnik z numerem 5, Dudek Piotr. Numer 5, Dudek Piotr. I kochani, to jest cały skład Wisły drugiej, rezerw Wisły, którego trenerem już, jak wspomniałem, jest Wojtek Pierzchała. Witamy, panie trenerze, i życzymy sukcesu. Ja tylko dodam, że druga drużyna naszej Wisły została zgłoszona do rozgrywek klasy B w sezonie 2017-2018. Życzymy wam oczywiście samych sukcesów w rozgrywkach. Dziękujemy. Duże brawa. Dziękujemy bardzo za przybycie, za udział w dzisiejszej prezentacji. I szanowni Państwo, przed nami był kulminacyjny prezentacja pierwszej drużyny naszego klubu. Rozpoczniemy może od sztabu szkoleniowego. I tak, bardzo proszę i zapraszam tutaj do nas na estradę kierownika drużyny Piotra Choraba. No i brawa tutaj dla kierownika. Podjął się pełnienia tej jakże ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Zapraszamy tutaj do nas masażystę Marcina Trojanowskiego. Marcin od kilku lat związany z naszym klubem. I niezastąpiony w tym, co robi. Witamy serdecznie. I zapraszamy teraz osobę najważniejszą w sztabie szkoleniowym, trenera Jarosława Pacholarza. Trenerze, zapraszamy do nas. Witamy serdecznie. Jak zwykle skromny, ale skuteczny. Przypomnę, że to właśnie trener Jarosław Pacholarz dokonał, tak jak podpowiada, z drużyną awansu w ubiegłym sezonie z czwartej do trzeciej ligi, za co serdecznie mu dziękujemy. Bardzo proszę o gorące brawa tu dla trenera. I szanowni Państwo, jak to już jest tradycją w takich prezentacji, przedstawimy najpierw naszych nowych zawodników. I tak, bardzo proszę na scenę zawodnika z numerem 12, Stanisława Wierzgacza. Stachu, nowy stary zawodnik. Przypomnę, Stanisław związany z największymi sukcesami naszego klubu. Stanisław, witamy serdecznie i
Cieszymy się bardzo, że przybyłeś do nas ponownie i że zasilisz i na pewno wspomożesz drużynę w rozgrywkach w tym sezonie. Witamy serdecznie. Kolejny nowy zawodnik to obrońca. Będzie grał z numerem 15, a jest nim Maciej Jakubczyk. Zapraszamy Maćka do nas. Poprzednim klubem, w którym grał Maciek, była Wisła, też tylko Puławy. Także można powiedzieć, że jest wierny Wiśle. Witamy serdecznie. Kolejny nowy zawodnik, numer 25, także obrońca, Patryk Wilk. Zapraszamy tutaj do nas Patryka. Patryk Wilk w poprzednim sezonie reprezentował barwy Sokoła Nisko. Witamy serdecznie w Sandomierzu, witamy w drużynie. I szanowni państwo, kolejny nasz nowy nabytek, jest nim napastnik, będzie grał z numerem 99, a jest nim Kacper Piechniak. Zapraszamy tutaj Kacpra do nas. Kacper jest wychowankiem Stalowa Wola, natomiast przyszedł do nas z Jagiellonii Białystok. Pseudonim Piechu. I liczymy bardzo na jego wielkie umiejętności snajperskie. Kacper, witamy serdecznie, witamy was wszystkich nowych zawodników, tak jak powiedziałem wcześniej, w Sandomierzu i w drużynie. Szanowni państwo, gorące brawa dla nowo przybyłych zawodników. Przypomnę, są nimi Stanisław Wierzgacz, Maciej Jakubczyk, Patryk Wilk i Kacper Piechniak. A teraz, szanowni państwo, pozostali członkowie ekipy. I tak zapraszam tu do nas na estradę z numerem 23, obrońcę Pawła Barzanta. Paweł, zapraszamy. Pseudonim Bazi. I czas na kolejnego zawodnika, numer 24, reprezentujący też formację defensywną, obrońca Daniel Beszczyński. W ubiegłym sezonie kapitan naszej drużyny. Ksywka Beszczu. Obrońca i podpora naszej defensywy. Czas, szanowni państwo, na kolejnego zawodnika, przez wiele lat związanego z naszym klubem. Jest nim grający z numerem 14, Daniel Chorab. Daniel, zapraszamy do nas. Cywka Chory. Zapraszam do nas zawodnika z numerem 17, jest nim napastnik Arkadiusz Drabca. Arek, zapraszamy do nas na scenę. Aro! Zapraszamy do nas bramkarza grającego z numerem 1, Patryka Drzymałę. Patryk, bardzo proszę na scenę. Jimmy! Kolejny zawodnik w naszej ekipie to obrońca
Kacper Górski, zapraszamy. Kacper występuje z numerem 4 na koszulce. Witamy serdecznie. Kacper Górski ma ksywkę Koksik. A dlaczego? To już jest jakaś słodka tajemnica. Ujawniamy tajemnicę pierwszego składu. Zapraszamy do nas Damiana Judę. Damian. Występuje z numerem 6 na koszulce. Przez kolegów też pieszczotliwie nazywany Judzik. Powoli scena się zapełnia. A teraz zapraszamy do nas Dawida Koronę. Dawid to obrońca, występuje z numerem 13. No też powiem, ksywka Koronka. Zapraszamy teraz do nas zawodnika z numerem 9-8, a jest nim Jakub Łata. Kuba, zapraszamy. Kuba, przypomnę, jest wychowankiem MUX Wisła Junior. Kuba ma ksywkę Łacisz. I szanowni państwo, zapraszamy do nas z numerem 9 Mateusza Michalskiego. Mateusz, przypomnę, jest najlepszym strzelcem zespołu. No chyba nie muszę. Z ubiegłego sezonu. Chyba masło! Oczywiście życzymy mu powtórzenia takiego wyniku i takiego sukcesu na boiskach trzeciej ligi. A teraz zapraszamy zawodnika, pomocnika Andrija Nikanowicza do nas. Zapraszamy, Andrii. Andrii jeszcze nie ma ksywki, więc nie podaje. Andrii ma ksywkę po prostu Andrii, tak? Taką ma Andrii. Zapraszamy do nas Jarosława Piątkowskiego. Witamy, Jarek, serdecznie. Drodzy państwo, Pionti. I czas teraz na zawodnika z numerem 30, jest nim Hubert Siepierski. Hubert, zapraszamy do nas. Hubert Siepierski, Siepier! Marcin zakończył, przepraszam, Hubert zakończył. Hubert zakończył przywitanie z resztą drużyny. Zapraszamy w tej chwili do nas zawodnika z numerem 7, a jest nim Marcin Sudy. Marcin Sudy ma ksywkę Sudzik. Bardzo proszę na scenę zawodnika z numerem 20 na koszulce, Patryka Tura. Patryk, zapraszamy. Turi, to ksywa Patryka Tura. Turi. I szanowni państwo, czas na kolejnego zawodnika. Jest nim
grający z numerem 11 na koszulce, obrońca Maciej Ziołek. Zapraszamy, Maciek, do nas. A Maćka to już znamy jako Maldiniego. I szanowni państwo, Maciek to obecnie, aktualnie, tak panie prezesie, ostatni zawodnik na liście graczy naszego klubu. Szanowni państwo, tak wygląda drużyna, tak wygląda sztab szkoleniowy naszej Lisełki przed startem sezonu 2017-2018. Startem sezonu, tak jak wszyscy wiemy, w trzeciej lidze. Jest w tej chwili chwila na fotografię, chwila dla fotoreporterów. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę, życzenie. Popatrzmy na nich, na pewno nam przyniosą samą radość w rozgrywkach. Wisła Sandomierz, trzecia liga, Beniaminek. Oczywiście zawodnikom, trenerowi, sztabowi szkoleniowemu życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie, spektakularnych zwycięstw, wspaniałych bramek. Kochani, a gdzie te brawa? Bardzo prosimy o brawa! Spójrzmy na nich, jak oni stoją spokojnie. A co pokażą na boisku, zobaczymy. Wierzymy w nich. Ja dla przypomnienia tylko przekażę informację, że używanie takich materiałów w czasie meczów na obiektach sportowych jest stanowczo zabronione. Tu jest wyjątek. Szanowni państwo, a teraz przed nami wręczenie statuetki w kategorii Wiślackie Serce. Nagrody dla najbardziej walecznego zawodnika rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Przypomnę, że jest to nagroda wręczana najbardziej walecznemu zawodnikowi, wytypowanemu przez kibiców. Jest to nagroda tym bardziej cenna. Bardzo proszę przedstawiciela kibiców o oznajmienie nam i odczytanie nazwiska tegoż zawodnika i wręczenie tej nagrody. Wiślackie Serce wędruje dla Jarka Piątkowskiego. Sorry, trener. Drodzy państwo, statuetka. Nie wiem, może obdarowany tą statuetką rzuci nam parę słów przez mikrofon. No, Jareczku, bardzo proszę, chociaż dwa słowa. Posłuchajmy, jaki on ma głos, bo na razie to widzimy, jak gra. No, dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, ale no, tak naprawdę to należy się ono całej drużynie tutaj. Także dziękuję jeszcze raz. To my dziękujemy, Jarek, za twoją postawę, za grę. Naprawdę zasłużyłeś na tą nagrodę. Gratulacje i podziękowania. Szanowni państwo, poproszę jeszcze o zabranie głosu trenera naszej drużyny, Jarka Pacholarza. Witam wszystkich kibiców Wisły Sandomierz. No, kolejny raz już spotykamy się na prezentacji. Tym razem prezentujemy zawodników, którzy będą bronić barw Wisły w trzeciej lidze. Widzimy tutaj same znane twarze. Większość chłopaków to chłopcy, którzy wywalczyli awans z czwartej ligi. Ci chłopcy pozostali tylko z imienia i nazwiska tak naprawdę tacy sami, bo
w tym czasie dokonali naprawdę dużego skoku jakościowego. I chciałbym, żeby ten skok jakościowy też był w innych wymiarach organizacji, infrastruktury w Sandomierzu, bo tak jak mówię, teraz dużo będzie się działo wokół Wisły i to jest naprawdę dobry moment, żeby ten rozwój poszedł do przodu. Na pewno wiemy, że baza sportowa jest tutaj bardzo potrzebna, bo piłka nożna i zwycięstwa czy porażki to przede wszystkim detale, takie szczegóły, o które trzeba zawalczyć, trzeba je jak najwięcej wykorzystać, a taka baza to nawet nie jest detal, to jest podstawa, no, bez której tak naprawdę Wisła nie jest w stanie funkcjonować na poziomie trzeciej ligi. Także uważam, że Urząd Miasta jako przedstawiciel kibiców na pewno zrobi wszystko, żeby Wisła nadal była dumą i honorem dla miasta Sandomierz. Zwracam się też do kibiców, bo tutaj nawet podczas prezentacji kibice śpiewali cała Wisła zawsze razem i chciałbym, żeby tak było nadal, żebyście wspierali tych chłopców, obdarzyli ich zaufaniem, bo no, naprawdę zasługują na to. Z dużą determinacją i pracują na treningach tak, żebyście byli z nich dumni. Także bez żadnego czarnowictwa, bez pesymizmu, tylko taki pozytywny przekaz. Tego bym oczekiwał, bo tak naprawdę ta liga będzie ciężka. Tutaj na pewno będziecie oglądać duże, znane marki piłkarskie. Także no myślę, że te mecze będą ciężkie, potrzebujemy waszego wsparcia. No już pierwsza kolejka, przyjeżdża do nas ciężki rywal Cała Święcim, dobrze znany kibicom Wisły, ale tak jak już mówiłem, no tutaj drużyna jest naprawdę silna, wzmocniona, stworzyła monolit przez ten okres i tak naprawdę nie boimy się nikogo. Od roku twierdza Sandomierz jest niezdobyta, ostatni raz bodajże Garbarnia, która już jest w drugiej lidze, wywiozła stąd 3 punkty, także na pewno to budzi podziw i szacunek wśród przeciwników, a nas dodatkowo motywuje, żeby tą pasę jak najdłużej podtrzymać. Także zapraszam już na najbliższy mecz i obiecuję, że was nie zawiędziemy. Dziękuję. Mocne i gorące słowa. Duże brawa dla trenera Pacholarza. Szanowni Państwo, to był już ostatni punkt dzisiejszego spotkania, pikniku rodzinnego. Przypomnę, piknik zorganizowany przez Sandomierski Klub Sportowy Wisła Sandomierz. Dziękujemy Panu Prezesowi, dziękujemy Zarządowi Klubu za zorganizowanie, mam nadzieję, miłej i fajnej imprezy. Dziękujemy także ekipie Mosiru i SCK za pomoc techniczną. I kończąc to dzisiejsze spotkanie, Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za udział w nim, dziękuję za stworzenie miłej, piłkarskiej atmosfery. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, że działający od ponad 90 lat w naszym mieście Klub Sportowy Wisła wzbudzał i wzbudza w społeczeństwie bardzo duże zainteresowanie. Jest niezwykle ważnym elementem historii Sandomierza. Jest wielkim ruchem integrującym wokół swojej działalności środowisko i Sandomierza. Dlatego, Szanowni Państwo, wspierajmy jak możemy działalność naszego klubu i twórzmy jego najnowszą historię. Kończąc, zapraszam gorąco na mecze rundy jesiennej. Przypomnę, że inauguracja sezonu 2017-2018 pierwszego zespołu w trzeciej lidze odbędzie się przy ulicy Koseły w dniu 12 sierpnia, a rywalem Wisełki będzie drużyna Soły Oświęcim. Kolejni rywale naszego klubu w rundzie jesiennej na naszym boisku, to przypomnę i przekażę, że to będą następujące drużyny: Stal Rzeszów, Chełmianka Chełm, Orlęta Radzeń Podlaski, Krzoostrowiec, Podlasie Biała Podlaska, Motor Lublin, Unia Tarnów i Spartaków Daleszyce. Tak więc, Szanowni Państwo, do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy naszej drużynie. Musicie tam być. Pamiętajmy, to ponad 90 lat historii i pasji wielu pokoleń Sandomierza.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, przypominam, 12 sierpień, godzina 17, Wisła Sandomierz, SOA Święcim. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy i ogromne brawa dla Wisły jeszcze raz. Witajcie Sandomierzu, nowo przybyli. Liczymy na waszą pomoc w zespole naszej drużyny. Dziękujemy bardzo Państwu za udział, za uwagę i do zobaczenia na obiekcie. Dziękujemy.